Cześć, witajcie. Z tej strony Piorun. Dzisiaj będę czyścił UPS Grinkel albo Grinsel. Jest on wyłączony. Zobaczcie, przyda się go wyczyścić. Będę zasyfiony. Jak widać. Oczywiście jest odłączony od prądu, żeby nie było. I tak nie dam rady, bo tego nie zrobię, bo się nie da po prostu. Tu mamy akumulatory, oczywiście, mam będziecie lepiej widzieć, oczywiście plus, minus. Tu mamy płytkę drukowaną w samym UPS-ie. Bzyczek do alarmów dźwiękowych, różnego rodzaju zabezpieczenia. Tu mamy trafo. Je też delikatnie czyścimy. Tu mamy... Zresztą widzieliście, jaka chmura wypłynęła. Powiem wam szczerze, ten UPS chodzi już kilka lat. On nie jest do tego przeznaczony, znaczy nie jest przeznaczony do działania pod właśnie pompkę w kotłowni, pompę obiegową CO, bo to powinna do tego urządzenia, znaczy do pompy CO powinna być sinusoida idealna, a nie taka jak teraz. O Boże, drogi. Ale powiem wam szczerze, nie jest tragicznie. O. Nie jest tragicznie. Dobra, to jest wyczyszczone. Jak to wygląda z tej strony? Tutaj trochę tylko. Tu mamy akumulator. Nie są za duże, ale wiecie. Jak jest już taki UPS 3 lata po gwarancji, to po prostu bierzecie, odkręcacie, wyjmujecie to zabezpieczenie. Ja sobie je wsadzę z powrotem i wyjmujecie, odpinacie akumulator, wymieniacie go na nowy, wpinacie nowy, podpinacie przewody i macie po robocie i dalej UPS działa. Ja powiem wam szczerze, o. Ja czyszczę go właśnie. Czyszczę go właśnie po to, żeby nie musieć robić to kiedy indziej. Uważajcie, nie dotykajcie tego transformatora ani żadnych elementów gołymi palcami, bo może was kopnąć. To jest najważniejsze. Dlatego ja to robię pędzelkiem, no, który ma też obudowę metalową, ale staram się tak delikatnie to robić, żeby nie dotykać nigdzie. O. Dobra, tu wygląda wszystko fajnie. Jest wyczyszczony w miarę. Teraz będzie niezła zabawa, bo będzie trzeba to złożyć, sobie ustawię, żebyście widzieli, jak ja to będę składał. Złożenie tego badziewia, jeżeli chodzi o to, to nie jest zbyt trudne, bo wiecie, najpierw musicie delikatnie, o, to zrobić w ten sposób i jeden nałożyć praktycznie na drugie, ale starając się też, żeby, o właśnie, co tu ciśnie. Zobaczcie, powiem wam szczerze, za pierwszym razem mi to złożyłem. Dobra, a tu nie chcę wejść, ale już weszło. Jak się nie da czegoś kołkiem, to z młotkiem walcie. Dobra, teraz śrubki. Też skręcajcie to z głową, nic na siłę, bo to nie ma sensu, powiem wam szczerze. I po przekątnych skręcajcie. Dobra.
Dlatego wam mówię, nic na siłę nie skręcajcie, jeżeli coś skręcacie, wy macie zrobić to dobrze, a nie na odpierdol, bo to nie chodzi, żeby zrobić to na odpierdol. Ja w tym UPS-ie nic nie będę robił, kombinował, przemieniał, zmieniał. Powiem wam dlaczego, dlatego, że mam na to wywalone, on działa, nic się z nim nie dzieje, a on jest tylko po to, żeby mi zabezpieczył sterownik od pieca. Ten UPS jest tylko mi potrzebny po to, żeby mi zabezpieczył sterownik od pieca przed wyładowaniami z sieci albo pikami. Sprawdzimy, czy wszystko działa. Działa, wszystko jest dobrze. Dobra. Czyli mamy zrobione, teraz pozostaje go podłączyć i będzie wszystko dobrze. Ok, no to się trzymajcie i miłego dnia.